Jakże charakterystyczny jest ten obraz, jaki widzimy dzisiejszego dnia, który wielokrotnie możemy oglądać na zdjęciach czy archiwalnych materiałach filmowych, zwłaszcza z ostatnich dziesięcioleci. Władze Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze znamienitymi jej obywatelami stojący tutaj, dokładnie w tym miejscu, w cieniu Zamku Królewskiego w Warszawie. Dla każdego ten obraz jednoznacznie kojarzy się właśnie z tą datą, 3 maja, rocznicą Wielkiej Konstytucji Majowej, wielkiego dzieła naszych przodków sprzed 231 lat. To właśnie ten gmach, Zamek Królewski w Warszawie, symbol świetności i potęgi pierwszej Rzeczypospolitej. Świadek i miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale zarazem także i świadek zaraz potem upadku tej pierwszej Rzeczypospolitej obojga narodów. Potem świadek całej naszej historii dalszej i odrodzenia Rzeczypospolitej i stojący w płomieniach, zbombardowany przez hitlerowskich Niemców i wreszcie zburzony praktycznie kompletnie, a potem odbudowany wielkim wysiłkiem polskiego społeczeństwa, wielkim wysiłkiem polskiego narodu, a więc i świadek niezłomności, i żywotności, i nieugiętości, nieustępliwości polskiego narodu. Symbol naszej historii. Patrzy dzisiaj na nas, a rok temu widział coś, co w jakimś sensie po latach, a właściwie nawet śmiało można powiedzieć po stuleciach, było swoistym znakiem opatrzności. W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydenci, wybrańcy narodów tamtej pierwszej Rzeczypospolitej, prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy razem tutaj w jego cieniu, w jego murach stali, podejmując wspólną deklarację, mówiąc o braterstwie swoich narodów, mówiąc o wolności, mówiąc o prawie do samostanowienia, do istnienia naszych narodów i państw, mówiąc o niezgodzie na imperializm, na ograniczanie naszych praw, na ingerowanie w suwerenne sprawy naszych państw i narodów, sprzeciwiając się rosyjskiej okupacji wtedy Krymu, Donbasu, Ługańska. Jakże to było wtedy wymowne, zwłaszcza gdy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy. Jakże było to ważne, gdy popatrzeć z perspektywy tych 231 lat dzisiaj. Gdy wtedy próbowano uratować pierwszą Rzeczpospolitą, tamtą Rzeczpospolitą z nazwy obojga narodów, ale przecież właśnie wielu narodów, która
przeżyła lata swojej wielkiej potęgi właśnie dzięki tamtej wspólnocie. Właśnie dzięki temu, że razem byli, właśnie dzięki temu, że razem bronili państwa i społeczeństwa. Wszystkie narody Wielkiej Rzeczypospolitej. Potem, gdy ona się zawaliła, narody się rozsypały, przestając tworzyć wielką wspólnotę, przez ponad 100 lat nie było jej na mapie w ogóle. Po czym odrodziła się, ale już nie tak silna, jak była w swoich najlepszych latach epoki jagiellońskiej i później. Kiedy była mocarstwem na skalę europejską właśnie dzięki wspólnocie i jedności narodów, które umiały oprzeć się wszelkim potęgom. I tej krzyżackiej, i tej moskiewskiej, i innym. Jakże to spotkanie prezydentów było wymowne, którzy znowu mówili o wspólnocie narodów naszej części Europy. Jakże niedawno wymowne zdjęcie pewnie przejdzie do historii, kiedy stoimy tym razem w Kijowie. Kijowie, opodal którego słychać huk wybuchających rosyjskich pocisków. Kijowie ufortyfikowanym, cierpiącym rozpaczą jego przedmieść, zniszczonych, zburzonych, pełnych śmierci, bólu i cierpienia. Takich jak Bucza, takich jak Irpień, takich jak Borodianka. I setek innych miejsc dzisiaj na Ukrainie, w których ludzie cierpią na skutek rosyjskiej napaści, na skutek brutalnej agresji rosyjskiego mocarstwa na niepodległe, suwerenne państwo, na niepodległy, suwerenny naród. Jeden z narodów tamtej Rzeczypospolitej, który dzisiaj broni swojego państwa w sposób nieustępliwy, choć słabszy niż Wielka Rosja, choć nie będący taką potęgą, ale tylko w sensie na papierze, militarnym, natomiast z całą pewnością będący wielką potęgą ducha. Dzisiaj znowu jesteśmy razem. To zdjęcie rąk trzymanych przez prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy razem w Kijowie w trakcie rosyjskiej agresji. Wierzę w to głęboko, że przejdzie do historii i że będzie tą przyszłą historię budowało. Dzisiaj w to święto 231. rocznicy Konstytucji tamtej Rzeczypospolitej, Konstytucji Majowej, w tak niezwykle zmienionej rzeczywistości w stosunku do tego, co oglądaliśmy do tej pory, my po odzyskaniu naszej pełnej suwerenności i niepodległości po 1989 roku, wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się poza naszymi granicami. Stoję tutaj ze wzruszeniem i chcę wam, moi kochani, najdrożsi rodacy, z całego serca podziękować. Podziękować za coś, co jest żywym zaręczeniem obojga narodów, za to, coście w ostatnim czasie uczynili. Uczynili niewzywani przez żadnych polityków,
przez żadnych duchownych, przez nikogo. Uczynili wzywani tylko i wyłącznie przez własne serca, przez własne poczucie odpowiedzialności, co najważniejsze, przez własną niezwykłą mądrość. Mądrość narodu. Otwierając swoje domy, swoje rodziny i swoje serca na przyjęcie naszych sąsiadów z Ukrainy, a ściślej mówiąc tego, co dla nich najcenniejsze. Ich dzieci, ich żon, ich matek, ich sióstr, ich dziadków. Żeście przyjęli do siebie naszych sąsiadów z Ukrainy, uchodźców chroniących się w naszym kraju przed wojną. Wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie budować tutaj, w naszej części Europy, wielką wspólnotę narodów. Taką, o jakiej mocy uczy nas nasza historia. Niech żyją narody dawnej Rzeczypospolitej. Niech Pan Bóg ma je wszystkie w swojej opiece. Niech im przynosi szczęście i powodzenie. Niech żyje Polska!